Hej, witam was bardzo serdecznie. Tutaj oczywiście Kałach, panowie, kolejny odcinek z naszego Imperium Duńskiego. Czegoś mi tutaj znowu brakuje. Oil 3. To weźmy od Sowietów, no już nie mamy wyjścia. Będziemy teraz starali się atakować i doniszczyć tą Finlandię do zera. Ale widzę tutaj jeden bardzo duży problem. Niestety... A State Undivined i to bym mógł zrobić teraz, ale kurde, nie mogę tego jednak zrobić. Kurde, zróbmy to, bo muszę Finlandię pokonać, żeby zrobienie w ogóle tego celu i fokusu miało jakikolwiek sens, wiecie o co chodzi. Więc niech będzie tak, świetnie, zaatakujmy tą jedną dywizję, może się uda nam przebić. Nie uda nam się przebić, dlaczego? Kurde, przecież dostałem tutaj... Zróbmy sobie lepszych Marinesów. Kurczę, nie przebije się. Potrzebuję więcej wojska i więcej manpowera, nie? Ajajaj, muszę wejść na Extensive Conscription, to jest 10% dostanę. Czekajmy tutaj na siłę polityczną. Okej, Conscription weszło, Extensive. Mamy tutaj na szczęście, kurde, manpower. Czego mi tu będzie brakowało? Artylerii, o kurde, dobra. Lepsze bronie na razie nie chcę. Lepszą artę muszę zrobić, po pierwsze primo. A dywizje muszą być wystawione jak najszybciej, po prostu. Nie wiem, po co ja to wystawiam w sumie. W sumie stali brakuje mi tylko na konwoje, więc to jest easy peasy. Wejdźmy na tą prowincję. No i kurde, mam nadzieję, że Szwedzi jakoś się poruszą tutaj z północy. Mam nadzieję, że to zadziała w sensie. I muszę takie niewystawione, nieprzeszkolone dywizje wystawić do walki. Jeszcze 35 dni, więc zróbmy sobie coś takiego jak... Industrialize tutaj, dostanę kolejne fabryki. Nie no, teraz potrzebuję stali. To weźmy dalej od USA. I czekajmy, aż te dywizje się przetrenują, nie? Już są na 17%, więc 18, 19, no. No, dawaj, dawaj, dwie dyszki. Dziękuję, wystawić. Przepłynąć do Turku. I wystawię te dywizje na północy i będziemy się przebijać do Wasy. Wasa. No dobra. Na północ. Szkoda, że nie mam czasu przeszkolić tych dywizji. Bardzo nad tym żałuję. No ale sześć dywizji... O, jest! Patrzcie, tutaj się ktoś zdesantował. Dzięki Bogu. Take all states. Świetnie. 16 dywizji teraz zostanie trenowanych. Wiecie co? W sumie raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Was nie muszę trenować. Wam wezmę kolejnego generalika i ustawię was po prostu tutaj. A te 11 dywizji będzie się tutaj trenowało i po tym expand coś tam robimy teraz tą Unię. A State Undivined. Musimy to wybrać. Dostałem wolne fabryki. Mam nowe wolne stocznie, no to dobrze by było jakbyśmy robili konwoje, okej. Czy mam tu jakieś samoloty? Mam. Udałoby mi się w ogóle zacząć produkować jakiekolwiek wolne samoloty, więc... Zacznijmy produkować nowe dywizje, to na pewno. Co ja bym chciał tutaj jeszcze zrobić? Wiecie co, na razie muszę stworzyć po prostu tą Unię i poczekać. Marineros, muszę im dodać tutaj troszeczkę tego. Ty, może mi wystarczy na wszystko. Ale świetnie się złożyło, dobra. Mam Marines i nazwę to po prostu... Viking on Boats. O, super, dobra. Ja bym chciał jakichś Marinesów tutaj wytworzyć, zaraz się dowiemy, czy mi się w ogóle przydadzą. Army Logistics, weźmy artylerii, może będę tworzył jakieś dywizje artylerii, zobaczymy w przyszłości. Ile moi Marineros by potrzebowali Viking od Boats, przepraszam, artylerii, 24, a State Undivined został zrobiony. Influence France czy Influence Britain, zróbmy Influence... O, ej, ja tego nie zrobiłem, Viking, ja pierdzielę, naprawdę to minęłem. Viking, Heraldi, Conquerors i Manpower 5%, ja... To jest naprawdę dupa. Ej, dostałem w ogóle terytoria. Mamy tą Unię, panowie. Udało nam się. Cofnąć wszystko do portu. Świetnie, ale będę miał teraz potężne floty. Zebrać dywizję oczywiście. Ale będę miał teraz braków. Ojejku, już sobie to wyobrażam. Czy mógłbym usunąć template'y? To bym chciał usunąć, to... A nie mogę template'ów usunąć. Patrzcie, dam na Viking tą piechotę.
Dalej nie mogę usunąć kawalerii. Dlaczego? Gdzie wy tu macie jeszcze kawalerię Division? Tutaj. Czyli teraz tak, zbierzmy całą tą armię, dajmy na to tutaj, zmienimy was na Vikings. 500 tysięcy manpowera, świetnie. Mamy wolne fabryki wojskowe, wolne fabryki cywilne. Więc oczywiście zacznę tutaj spamować fabrykami wojskowymi, no to jest chyba naturalne. Weźmy broń, doprowadźmy wyżej. Sprzęt wsparcia, artylerię chciałbym do fulla. Super. Super, udało nam się. Italy has joined Axis, ile mam wolnych stoczni? Kurde, no to tutaj już mi się przydało niszczyciele robić. Jak to w ogóle wygląda u mnie z niszczycielami? Dobra. Czyli mogą być robione. Okej. Okay. Wystawmy to tak. I na razie czekajmy. Czegoś mi tu brakuje. Ja pierdzielę, ale mam surplus w stali, surplus w tungstenie. Ej, to świetnie, nie muszę teraz tego przynajmniej importować. Okej, czyli mamy wszystko pięknie ustawione. 11 dywizji się trenuje, 5 dywizji stoi tutaj, 36 dywizji musi zacząć się trenować. I za chwilę te armie po prostu przedzielimy. Ile mi tutaj brakuje? 2000 artylerii. No, dobrze, że zainwestowałem, przepraszam, bardzo dużo warte. Tutaj potrzebuję do obrony, czy ja mam tu w ogóle jakiekolwiek bunkry, jakiekolwiek poziomy? No tu są trójka i czwórka, no to bym chciał dać raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Żeby po prostu odpędzić tych. Odpędzić Niemców. Antyery by mi się tutaj przydały na pewno. Dwa razy antyer, dwa razy antyer. I chciałbym to zrobić jeszcze przed fabrykami wojskowymi. Później zaczniemy produkcję tych myśliwców. Gdzie są właśnie myśliwce? Ja pierdzielę, ja nie mam myśliwców wybadanych. Ole, ale dupa. A nie, robią się Fighter 1, przepraszam. Wy się zacznijcie jeszcze raz trenować. Wolne fabryki wojskowe, lepszą artylerię, dziękuję. Co bym chciał zrobić? Chciałbym doprowadzić broń do fulla na pewno i sprzęt wsparcia. Później chciałbym dodać jeszcze jedną broń na full. To bym chciał wyłączyć, broń na full, później chciałbym artylerię robić. O właśnie, w ten sposób. Czy zaczynają się robić bunkry? Jeszcze nie. Dobra, za chwilę będą się robiły bunkry. Fighter 1, czy mógłbym Fightera 2? Nie mogę. No to closery robimy. Siła polityczna jest, 500 tysięcy manpowera jest. Artillery designer, Viking, to dziękuję bardzo. Zdobywcy Skandynawii, ten, to jest teraz bardzo ważne. 11 dywizji, czy ja bym chciał je tutaj ustawić? No chyba nie będę miał zbytnio wyboru. I te 11 dywizji będzie musiało zostać ustawione przy Leningradzie, prawda? O, będziecie stali w ten sposób. Jak coś będziecie się starali zdobyć Leningrad, czyli wam odpuszczę. Marines dwójka zrobiona, szanuję mocno. Zróbmy sobie lepsze bronie, które nam się na pewno w przyszłości przydadzą. Okej, okay, czekajcie, 52. Jezus, szkoda, że mam aż tak dużo subów, nie? Submarinów. Przepraszam. 28 subów, mam 15 heavy cruiserów, no to się opłacało. Ale boję się strasznie ruskich, naprawdę, wiecie panowie, i tu jestem przerażony tymi ruskimi po prostu. Te 35 dywizji niech się szkoli, wy też się szkulcie. Będziecie tutaj potrzebni na granicę z tymi. Chociaż te w sumie 5 dywizji. Muszę wam dać jakiegoś śmieciowego generała i po prostu bronić portów, wiecie? Na przykład bronić Kopenhagę, bronić to, bronić to. Przed po prostu desantami, wiecie? Zobaczmy, jak oni się tutaj rozejdą. Bo ja wiem, teraz no, nie mam sensu, żebym kłamał. Robiłem sobie test rany i podczas wojny z Niemcami Niemcy naprawdę, mimo że się tutaj nie przebiją, to będą się desantować. I to jest dopiero w ogóle wiksa, nie? 11 dywizji zostało zrobione, świetnie, szanuję to. 5 dywizji się szkoli, wy się musicie szkolić. 35, ja tutaj muszę dosłać jakąkolwiek pomoc temu panu. W postaci dywizji jakichkolwiek. Żeby on mi tutaj po prostu w sekundę nie upadł, nie? O właśnie. Czy będą się robić teraz bunkry? Pięknie, bunkry się będą robić bardzo szybko. Conqueror of Scandinavia, bardzo dziękuję. Róbmy teraz to na Manpower, czyli projekt nazywa się Rally Beneath the Dunbar. Dokładnie nie umiem tego przetłumaczyć na polski.
Może ktoś z was jest na tyle inteligentny i zrobi to po prostu za mnie. O, potrzebuję tutaj tego na pewno. Siła polityczna. W co bym chciał cię zainwestować, kolego? Captain of Industry? Niech będzie. Artylerię na lepszy model. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Ile mam braku w warcie? 900. Dobra, nie ma tragedii. Delay został zrobiony. Robimy się dalej. Kurde, mogłem wziąć tę inną doktrynę z okopaniem. Ajajaj. Ale dałem dupy. Czekajcie, tu jest ile dywizji? Tylko 17, okej. Okay. 18, 19, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. Go back. I te 24 dywizje mają się tu bronić. Ty masz na Leningrad stać. I ta 16 będzie ustawiona w ten sposób. Tutaj bym cię poprosił. I musimy tutaj marszałka znaleźć. O, ten mi będzie pasował na Wikinges. Łysy. Chociaż Wikingowie mieli bujne czupryny, nie? I ta 16 ma się szkolić i przygotowywać do ataku na Moskwę. Kontynuując, 800 artylerii na minus. Trochę słabo. Ale mamy już broń na fullu jedną, więc to jest dobrze. Artylerię. Wiecie, co mi się by bardziej przydało? Artyleria niż broń. Okej, okay, czyli teraz robią się te antyery i robią się te. Właśnie, ja będę potrzebował myśliwców, panowie. Ragnarze Lodbroku. Będę potrzebował myśliwców. Wiem, że nawet o tym pewnie nie wyś... Mi się wydaje, że Wikingowie byli tak prostymi ludźmi, oni nawet nie śnili o czymś takim, zresztą jak reszta świata, że w przyszłości będzie coś takiego jak w ogóle, kurde, latający samolot, aka ptak, który strzelać będzie do innych ptaków i walczyć w powietrzu. Wiecie, o co chodzi? Okej, okay, antery się zrobiły, świetnie. I patrzcie, dostałem troszkę manpowera, 5%, to jest 900 tysięcy. No, muszę powiedzieć, że nie za bardzo, ale mogę zrobić Karelia is ours event, ale na razie nie chcę wojny ze Związkiem Radzieckim. Reclaim this, reclaim that. Reforma armii. Upgrade of the dockyards. Zróbmy industrialize, panowie Helsinki. Czemu ja w ogóle tego nie robię? Ile w ogóle by trwało finish the Mannerheim, czyli skończenie linii Mannerheima? 70 dni, o kurde. O kurde, ale już jestem na tych przygotowany, zobaczcie. Tutaj są fortyfikacje 7, tutaj są szóstki. Szanuję to, zróbmy jeszcze coastal. Aha, czyli ja mam tu coastale, naprawdę? Lol, tu mam dwójki, tu mam dwójki, tu mam dwójki. Świetnie, dobra. 5 dywizji to będzie obrona tych portów, więc niech tu zostaną. Francja banuje komunizm. Czy złe posunięcie, czy dobre? Nie mi to oceniać. Political power gain. 2,15 siły politycznej dziennie. To jest naprawdę OP. Bez kitu. Finish the projects? Nie. Znowu idziemy tutaj w industriale i w fabryki cywilne. Świetnie. Czy ja sobie dam radę tutaj w powietrzu? Tutaj nie mam już building slotsów, nie? W tym jest problem. I muszę budować tutaj tak stricte w Danii, nie? Closer supporty, dziękuję. Myśliwce 2, no nie za bardzo. Okej, okay, better to. Za niedługo się zrobi broń. Mam nadzieję, że za niedługo będę mógł robić Marinesów. Czekajcie, ten sprzęt wsparcia niech tak zostanie. Chociaż kurde, potrzebne mi są 4 fabryki do tego. Nie 4, 5, przepraszam. Dobra, musiałem się na chwilę zmutować, bo kichałem. Jednak widzicie, ustawiłem sobie klawisz na mutowanie, troszeczkę się przydaje. Piechota górska się też przyda, super. Zmieniamy na razie bronię, zmieniamy equipment, niech to się już zaczyna napędzać. Te linie produkcyjne, prawda? Artyleria już w miarę idzie, prawie 10 dziennie. Poland refuses the ultimatum, to było normalne. Upgrade the dockyards. Chciałem dostać więcej stali. Na razie stali mam dużo. Chciałbym dostać więcej synthetic, tutaj te sprawy. Industrialize 70 days. 35 dni na nowe fort... O, dobra. Może zrobimy to tak, chociaż nie wiem. Army Reforms, 2 razy Land Doctrine. 70 dni. Dobra, zrobimy to. A później sobie zrobimy Karelia is Ours. Dobra, wy się wytrenowaliście, szanuję. Trenujcie się do fulla, w plan na most aggressive way. Tutaj chciałbym, kurde, 130 artylerii jeszcze na minusie. Kurcze blade. Ale lipa. Potrzebuję jeszcze jednej fabryki. Robicie się tutaj szybko fabryki? Kurczę, ile tych fabryk jeszcze? Bo już zapomniałem.
Jeszcze jednej fabryki potrzebuję. No dawaj, 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 do fulla. Kula daje fulla po prostu. Dawaj, 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 dawaj. Świetnie. Dobra, mam teraz już full zrobiony sprzęt wsparcia. I tak dalej, i tak dalej. Dobra, Netherlands. Świetnie, czyli Niemcy poszły na ostrą wojnę z całym światem i ja to szanuję. Czas, żeby ktoś zajął się Rosjanami, lecz ja Rosjanami sam się na pewno nie zajmę. Artyleria 150 sztuk, dupa. Szczerze dupa, bardzo słaba produkcja, tutaj się kolejna zacznie. Później broni i myśliwce. Wiecie co, powiem wam tak, lotnictwo to jest coś, czego będę bardzo, ale to bardzo potrzebować. A z tego co widzę, nie stać mnie na produkowanie tutaj samolotów, ani nic z tych rzeczy. Ja pierdzielę, co ja mam zrobić? Conan, co ty masz zrobić teraz? Czy uderzyć na ruskich? Bo ja wiem, że na ruskich się muszę ubezpieczać, bo Ruscy będą chcieli Finlandii. Ja o tym doskonale wiem, panowie. Tylko jak mogę się przed nimi zabezpieczyć? Bunkrów nie opłaca mi się budować. Bunkry będą bez sensu, jeżeli chcę atakować. Na Leningrad wystarczy mi 11 dywizji bez problemu. Później resztę odeślę do marszałka. Tutaj masz pięknego marszałka, mamy. 238 siły politycznej. Air Combat Training czy Fleet Logistic? Naval Max Range Factor. Czyli tak, Ace Generation Chance 2 na 10. To już wolę ten Fleet Logistic. I może weźmy sobie tutaj Chief of Air Force. Trochę nie. Decisive Battle. O, niech będzie to. Army Reforms. Niech się kończy reforma armii. I miałem iść w coś takiego jak, kurczę, panowie tutaj Karel Eisauers. Form the Danish Volunteer Corps. Mogę wysyłać wtedy wolontariuszy. Grant National Spirit Forging Expeditions, which grants... Aha. Dansk Industry Syndicate. Plus 50 Army Experience. Okej, okay. Ale to jest Soviet Artillery. Co to jest? Support Artillery 2. Tutaj British to dostanę Infantry Weapons. Aha, i będę miał tutaj wsparcie tych, a German Armor to czołgi, Infantry Focus Mechanized Armor. To mnie na razie nie interesuje drzewko. Co tu jest? Mogę na Niemców zaraz się rzucić. Co wcale nie byłoby głupie, ale jeżeli ja się rzucę na Niemców, to Ruscy się rzucą na mnie. Taka będzie kolej rzeczy. Nie zdziwiłbym się, jakby tak nie było. Operation Longboat, czyli długa łódź. To jest inwazja na Anglię, lecz na razie tego nie chcę robić. Upgrade the dockyards. Wiecie co? Upgrade'ujemy sobie tutaj te dockyardy, żeby po prostu szybciej szło produkowanie niszczycieli. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. 30 sztuk artylerii. Potrzebowałbym tutaj też Viking on boats, żeby zaplanować jakąś inwazję na Niemcy. Ale przyjąłem taką taktykę na tą serię, że przed Niemcami zamierzam się bronić. Nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się to mega wygodne. Jeżeli tutaj mamy forty siódemki, Niemcy nie powinni być w ogóle w stanie pomyśleć o przełamaniu, to po pierwsze primo. O, i mamy laga, czyżby... Tak, Ruscy dostali wschodnią Polskę. Okej, 200 artylerii dodać. Kurde, jakbym tutaj mógł marinesami pokombinować, to się zastanawiam. Bo Ruscy jeszcze nie zajęli tych państw, nie? Litwy, Łotwy, Estonii. Jak bym mógł tutaj pokombinować z tymi marinesami? Okej, to potrzebuje deszyfra. O, ktoś justifying against us. German Reich, czyli German Reich robi praktycznie teraz chyba inwazję na nas. A ja, kurde, się przygotuję na ruski. Przygotowuję na ruskich. Weźmy coś takiego. Decisive battle. Kurde, oni będą mieli całkowitą dominację w powietrzu i tutaj nie ma w ogóle co gadać. Norwegian in tutaj to. Upgrade the dockyards. Dziękuję. Czy na pewno wszystko idzie tutaj w moje te, w moje niszczyciele? Tak, wszystko idzie w moje niszczyciele, szanuję. Potrzebuję wsparcia lotniczego. Wsparcie artylerii się jakoś już zaczyna robić. Dobra, wiecie co, anulujmy to. I rzućmy na razie moje niszczyciele do maksymalnego upgrade'u. Żeby te niszczyciele zaczęły coś tutaj znaczyć. Czegoś mi brakuje, tak? Czego? Gumy, super. Fabryki wojskowe powinny się zrobić w miarę ok. Francja skapitulowała, Niemcy przygotowują tonę armii po prostu na mnie, super. Dobrze, że te dywizje się nie wystawiły, wystawmy je po prostu w Sztokholmie. Niech tak będzie, to jest strefa zdemilitaryzowana, więc niech tak na razie pozostanie.
i tworzymy kolejne dywizje. Może nam się uda coś z Niemcami ugrać, może wbijemy się w ruskich. Chociaż widzę, że Ruscy po prostu też się tutaj ładnie ustawili, nie? I nie sądzę, żeby nasze 16 dywizji zatrzymało ruskich. Naprawdę, nie sądzę, ale wiem, że Niemcy zbombardują mnie w cholerę. Niestety. Belgia skapitulowała. Wszystko skapitulowało. Została tylko Anglia. United States nie chcą jeszcze dołączyć do wojny. Niestety. Okej, czyli Nation France, yes. Okej. No problem. Advanced Machine Tools. Dziękuję. Japanese Diplomats. Upgrade the Dockyards. Czekajcie, czyli mam dockyardy zupgrade'owane, okej. O, troszeczkę produkcji 70 dni, troszeczkę produkcji tutaj oilu mi się przyda. Oil, paliwo, ropa, po prostu ropa. Czemu ja o tym myślę jak o paliwie? Nie mam pojęcia. Boom. Zacznijmy produkować, bo kurde, fajnie mi idą teraz te fabryki wojskowe, nie? Może zaczniemy jakoś powoli produkować te myśliwce. Może to nie znaczy, że nam się uda, nie? Ile tej arty jest? 500. No, 18 dywizji Wikingów. Tak średnio sądzę, że zatrzyma Rzeszę, ale wiem, że Rzesza coś na nas przygotowuje, więc lepiej trzymać je w pogotowiu, prawda? O właśnie, to chcę. Aircraft, light aircraft designer. Wiecie co, boję się tych ruskich. German interest in Scandinavia, czyli on ma cel wojenny na mnie. Tak, Niemcy mają, panowie, cel na mnie wojenny. I co ja mam teraz zrobić? Oby nie wypowiedzieli mi wojny, oby się powstrzymali. Oby, kurde, ich Odyn uchronił przed wojną. Czas produkować jakieś dywizje Marineros. Okej, czyli tutaj te dywizje będą się trenowały, a wy będziecie wystawieni tutaj. Dobra. A wy się wystawicie po prostu tutaj, jako marinesi. Mountain Infantry to jest bardzo ważne też. Piechota górska mi się na ruskich za to znowu przyda. Mam 60 doświadczenia armii, więc po prostu, wiecie, przeanalizujmy te szablony. Przeryglujmy je, żeby były w jakimś tam stanie. Recon, support i to, rozumiem. Jeszcze mogę coś dodać? Ciebie, dobra. Ile tu potrzeba broni, artylerii, mało. Mogę to w sumie zalać piechotą górską, to by nie było całkiem złe. 11, chciałbym chociaż 24 zrobić. Czego mi tu będzie brakować na maksa? Oczywiście 3000 sztuk broni. To było do przewidzenia. Mam nadzieję, że myśliwce zaczną się robić jakoś szybciej. No tutaj jest tylko 3 tygodniowo, to jest bardzo słabo. Niech jeszcze parę fabryk wpadnie w te myśliwce, potem sobie dopiero będziemy kombinować z resztą. Niemcy dalej mają na mnie cel wojenny, ale wojny mi nie wypowiedzą. To jest swoją drogą bardzo dziwne, bo może się mnie boją, bo wiedzą, że jestem potężny, że mam dobry przemysł i tak dalej. Tutaj za chwilę wejdzie oil. Doktrynka. 24 dywizje wystawię. Super, czy już nie ma no going back. 24 dywizje zacznie się trenować. Nowy generał dla nich, dziękuję. Świetnie, offshore. Tego nie chcę, 100 dni, no to panowie, szanujmy się. Ja pierdzielę, finish roadblock. Road project bierze 105 dni. To jest tragedia, nie mogę tego zrobić. Nie chcę. Expand Naval, nie. A zróbmy sobie Influence France, żeby ta Francja przechodziła na Francję faszystowską. Wiem, że już jest za późno, ale trochę problematycznie się zrobiło. No mam nadzieję, że uda mi się napełnić luki w broni i będę mógł sobie wtedy uderzyć i zaatakować, kurczę, tych, jak to się nazywa, ruskich, bo z ruskimi widzę, że tutaj mam największe szanse powodzenia. Ale tu bym się chciał z wami pożegnać. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie o jego skomentowaniu i ocenieniu. Żegnam się z wami. Hejka!